Na prośbę niektórych osób, które śledzą te rozważania ze Słowa Bożego, przyjrzeliśmy się pokrótce około 20 fragmentom Pisma Świętego, które nauczają prawdę o wiecznym bezpieczeństwie wierzącego. Wielu, jeśli nie wszystkich z nich, nie można uczciwie zinterpretować w żaden inny sposób niż to, co wyraźnie mówią. Jeśli uczciwy czytelnik Słowa Bożego jest prawdziwym, rzetelnym poszukiwaczem prawdy, nie powinno być wątpliwości co do tego, że zbawienie wierzącego jest wieczne i bezpieczne. Istnieje wiele fragmentów w Słowie Bożym, które w użyciu wrogów Słowa Bożego są fałszywie akcentowane i nadaje im się obłędny sens, który ma sugerować, że wierzący może stracić swoje zbawienie. I te, które ktoś podał, chciałbym poddać analizie. Ale oczywiście żaden fragment Pisma Świętego nie mówi o tym, że zbawienie można utracić. Po prostu ci oszuści religijni celowo nadają fałszywy sens i interpretują w sposób zniekształcony te fragmenty. Czytelnika Słowa Bożego może zastanawiać, dlaczego niektóre wersety nauczają o wiecznym bezpieczeństwie wierzącego, a inne, zdaniem tych oszustów religijnych, wydają się mówić, że wierzący może utracić coś z Bożych obietnic. Jeśli kogoś to niepokoi, to niech będzie pewny, że nieomylne Słowo Boże nie zaprzecza sobie samemu. Jeśli pojawia się pozorna trudność, nie jest to wina Słowa Bożego, ale rozumienia tego, kto je czyta. Z reguły, kiedy spotykamy się z czymś, co wydaje się sprzecznością w Słowie Bożym, sugerujemy, aby czytelnik Słowa Bożego trzymał się mocno jasnych stwierdzeń Pisma Świętego, których tak naprawdę nie można interpretować w żaden inny sposób. I jeszcze raz spojrzał na werset lub wersety, które są w kontekście używane przez oszustów religijnych, aby nadużywając prawdziwej treści Słowa Bożego, użyć ich przeciwko głównej nauce Pisma Świętego przez sugerowanie, że zbawienie może być jakoś naruszone. I ważne jest, że jest zazwyczaj fraza lub dwie we fragmencie, który źle zrozumiałeś, które jednoznacznie korespondują do całości Pisma Świętego i uczą, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Oczywiście nie dojdzie się do właściwego zrozumienia Słowa Bożego bez modlitwy. Więc módl się o to i proś Pana Jezusa Chrystusa o pomoc w rozumieniu Słowa Bożego, a On pokaże Ci prawdziwe znaczenie. Przekonasz się, że Pismo Święte naprawdę nie zaprzecza sobie samemu. To jedyny uczciwy, prawdziwy, logiczny sposób radzenia sobie z trudnościami. Pewien nauczyciel biblijny o nazwisku Hejhoł zwykł mawiać: nigdy nie pozwól, aby rzeczy, których nie rozumiesz w Piśmie Świętym, zepsuły ci radość z rzeczy, które rozumiesz. Przykładem są te fragmenty, które wydają się poprzez presję wywieraną przez fałszywych nauczycieli zaprzeczać wiecznemu bezpieczeństwu. Często są otoczone dość niejednoznacznymi wyrażeniami, które można odbierać na wiele różnych sposobów. Z drugiej strony fragmenty Pisma, które wcześniej już omówiłem, mówiące o wiecznym bezpieczeństwie wierzącego, są tak jasne, że trudno byłoby dostrzec w nich coś innego niż naukę raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Dlaczego ktoś miałby chcieć odrzucić najprostsze stwierdzenia Pisma Świętego,
którym z pewnością, tym fragmentom możesz zaufać, ponieważ natrafiasz na pozorne sprzeczności, które są otoczone wyrażeniami, które są wprawdzie trudne i rzeczywiście wydają się być wymagającymi fragmentami. Często, aby wymyśleć te błędne interpretacje, trzeba wywnioskować z fragmentu rzeczy, których tam nie ma, aby na siłę dopasować je do interpretacji fałszywej. Apostoł Piotr ostrzega przed tymi, którzy są niewykształceni i źle ugruntowani w słowie, którzy przekręcają Pismo Święte, aby dopasować je do swoich błędnych idei, o czym mówi nam m.in. drugi list Piotra, 3 rozdział, 16 werset. To niebezpieczny grunt, niebezpieczna podstawa. Nie jest to raczej przychodzenie do Pisma Świętego z otwartym i szczerym sercem. Apostoł Paweł miał zwyczaj rozumowania na podstawie pism, jak mówią nam Dzieje Apostolskie z 17 rozdziału 2 wersetu. Ale on nie rozumował na podstawie po prostu domniemań, lecz rozumował na podstawie Pisma Świętego, całości. I my też nie powinniśmy rozumować na podstawie strzępków wyrwanych z kontekstu pretekstów, ale mamy brać pod uwagę całe Słowo Boże. Pewien biblijny nauczyciel o nazwisku John Nelson Darby powiedział kiedyś, że ludzie próbują torturować fragmenty, aby były zgodne z ich doktrynami, zamiast biorąc doktrynę z fragmentów. Ci, którzy próbują czytać między wierszami Pisma Świętego, wnioskując z nich, naprawdę dodają coś do Słowa Bożego. Nie różnią się niczym od rzymskich katolików, którzy mają swoją tradycję ludzką, albo od Świadków Jehowy, którzy mają swoje ciało kierownicze, albo od Adwentystów Dnia Siódmego, którzy mają za nauczyciela szatana i jego rękawiczkę o nazwie Ellen White, czy Mormonów i ich nauczyciela Smitha. Cztery główne przyczyny niezrozumienia niektórych fragmentów dotyczących tematu raz zbawiony, na zawsze zbawiony możemy zawrzeć w takich stwierdzeniach. Zanim przyjrzysz się niektórym z tych problematycznych fragmentów Pisma Świętego, które wydają się sugerować, że dana osoba może utracić zbawienie, najpierw sobie tymi czterema punktami wyznacz ścieżkę kontrolną. Te cztery przyczyny błędnych interpretacji są tutaj bardzo ważne, żebyś je wziął pod uwagę. W prawie każdym przypadku jedna z tych czterech rzeczy znajduje się jako wyściełanie nieporozumienia. Więc po pierwsze, potrzeba rozumienia, zrozumienia kontekstu. Jeśli to naruszysz, nie masz szans zrozumieć fragmentu. Pierwszą przyczyną błędnych interpretacji na temat raz zbawiony, na zawsze zbawiony jest to, że często są one wyrwane z kontekstu. Być może najważniejszą zasadą wymaganą do prawidłowej interpretacji Biblii jest kontekst. Kupując dom, pośrednik nieruchomości mówi nam, że trzema najważniejszymi zasadami dokonywania zakupu o trwałej wartości są po pierwsze lokalizacja, po drugie lokalizacja, a po trzecie lokalizacja. Podobnie w interpretacji Biblii trzy najważniejsze zasady to po pierwsze kontekst, po drugie kontekst, po trzecie kontekst. Nie tylko chcemy zrozumieć kontekst rozważanego fragmentu, ale chcemy się upewnić, że interpretacja pokrywa się również z resztą Pisma Świętego, czyli z kontekstem całego Pisma Świętego. Dawne, stare powiedzenie: musimy interpretować Pismo Święte w świetle wszystkich innych fragmentów Pisma, jest ważne, aby pamiętać, gdy patrzymy na ten temat. Apostoł Piotr powiedział: zasięg żadnego proroctwa Pisma Świętego nie wynika z jego własnej interpretacji, jak mówi drugi list Piotra, 1 rozdział, 20 werset. W przypisie do szacownego wydania Biblii Darby Translation mówi tam autor tego przekładu, że fragment ten można poprawnie przetłumaczyć: żadne proroctwo nie wyjaśnia się samo.
pewnym sensie potrzeba całej Biblii, aby wyjaśnić jeden jej fragment. To prawda, że apostoł Piotr odnosił się do zrozumienia proroctw, ale zasada, którą ustanawia, jest bardzo szeroka i odnosi się do wszystkich linii prawdy w Biblii. Niestety, wersety przytaczane w celu atakowania prawdy, raz zbawiony, na zawsze zbawiony, w celu zaprzeczenia wiecznego bezpieczeństwa wierzącego, są nie tylko odizolowane od kontekstu fragmentu, w którym się znajdują, ale także nie mają poparcia w ogólnym brzmieniu reszty Pisma Świętego. Dlatego niezwykle ważne jest, abyśmy z modlitwą i uważnie czytali każdy fragment w jego kontekście, aby upewnić się, że właściwie dzielimy słowem prawdy te doktryny, które czytamy, jak mówi 2 Tymoteusza 2:15. Druga ważna kwestia to jest taka, że chrześcijańscy czytelnicy są często mieszanym tłumem. I to jest drugi powód błędnych interpretacji na ten temat, bo jeśli wiem, że to jest mieszany tłum, to ten drugi powód błędnych interpretacji na ten temat jest taki, że nie uświadamiają sobie czytelnicy, że słuchacze, czytelnicy pisarza danego fragmentu Nowego Testamentu lub Starego Testamentu to mieszana rzesza prawdziwych wierzących i jedynie zdeklarowanych wierzących, w istocie niewierzących, ale praktykujących. Nie powinno być dla nas niespodzianką, że wyznanie chrześcijańskie będzie miało mieszankę, ponieważ Pan Jezus Chrystus wskazywał na to w wielu jego przypowieściach. Powiedział tam między innymi, że są ludzie, którzy są konkolem wśród pszenicy, jak mówi nam Mateusza 13, rozdział 25 werset. Na przykład pisząc do Koryntian, apostoł Paweł dopuścił możliwość przebywania wśród nich zwykłych chrześcijan. W pierwszym rozdziale powiedział: wszyscy, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Jezusa Chrystusa, Pana naszego, zarówno ich, jak i naszego, o czym mówi 1 Koryntian 1:2. W drugim rozdziale ponownie nawiązuje do tej możliwości, gdy mówi o trzech klasach ludzi. Odnosi się do człowieka cielesnego, który nie ma Ducha Bożego i nie jest zbawiony, o czym mówi 1 Koryntian 2:14. Odnosi się do duchowego człowieka, który jest zbawiony i ma kierownictwo Ducha Świętego, o czym mówi nam 1 Koryntian 2:15. I cielesnego człowieka, jak mówi 1 Koryntian 3:1, który jest zbawiony i ma Ducha Świętego, ale żyje według ciała. Ponownie w trzecim rozdziale apostoł rozróżnia trzy rodzaje pracowników w domu Bożym, używając słów: jeżeli ktoś, pierwszym jest chrześcijanin, który służy dobrze i buduje zgodnie z wolą Bożą, mówi, otrzyma nagrodę. Drugim pracownikiem jest chrześcijanin, który nie służy zgodnie z wolą Bożą, mówi, poniesie stratę swojej nagrody, ale szybko dodaje, że sam będzie zbawiony tak jakby przez ogień. Następnie w przypadku trzeciego pracownika apostoł odnosi się do fałszywie wierzącego, a prawdziwie praktykującego, czyli niezbawionego, praktykującego, niewierzącego, który twierdzi, że jest chrześcijaninem i zajmuje miejsce chrześcijańskiego sługi, ale nie jest rzeczywistym zbawionym. Obecność takich osób w świątyni Boga bezcześci, psuje to. Mówi, Bóg go zniszczy. O tym mówi apostoł Paweł. Bóg go zniszczy. Jak porównasz to z Mateusza 25:30, to zrozumiesz, co to znaczy. Warto więc pamiętać, że wielu z tych napomnień w Piśmie Świętym dotyczą wyznawców i prawdziwych, wymieszanych, czyli tych, którzy wyznają i są wymieszani. Jest więc w tych napomnieniach coś dla sumienia pustych wyznawców wśród prawdziwych wierzących. Szatan był również między synami Bożymi. I tak samo między wierzącymi w zborze są ludzie, którzy są nienarodzeni na nowo. Przykład można znaleźć w liście do Kolosan, 1 rozdział, 23
werset. Kolejna, trzecia zasada mówi nam o tym, że jest różnica między odstępstwem a apostazją. I to jest trzeci powód błędnych interpretacji na ten temat zbawienia. Zbawiony raz na zawsze jest zbawiony zawsze. I to jest ważne, że ten trzeci powód błędnych interpretacji na ten temat wynika z nieznajomości różnicy między odstępcą a apostatą. W listach autorzy wspominają o dwóch rodzajach odejścia od Boga. Jednym jest odstępstwo, a drugim apostazja. Oba są złe, ale jeden jest nieskończenie gorszy. Jeśli czytelnik Pisma Świętego pomyli te dwa pojęcia, z pewnością będzie miał trudność w tej kwestii. Odstępstwo ma miejsce, gdy wierzący wychodzi z komunii z Panem, oddala się od poczucia Jego obecności i wchodzi na drogę grzechu. Nie traci zbawienia swojej duszy od wiecznej kary za swoje grzechy, ani też naprawdę nie wychodzi z obecności Pana, ponieważ Pan nigdy nie opuszcza ani nie opuszcza swojego ludu, o czym mówi nam Hebrajczyków 13 rozdział 5 werset. Ale taki wierzący traci poczucie obecności Pana i może czuć się bardzo daleko od Pana w swojej duszy. Wszystko zaczyna się, gdy wierzący dopuszcza grzech w swoim życiu i nie osądza tego grzechu. Często jest to jakiś mały grzech pozostawiony bez osądu, w wyniku czego jego komunia zostaje przerwana, co prowadzi do odstępstwa. Apostazja to inny rodzaj odejścia od Boga. Jest to rezygnacja z wyznawania, którą się raz złożyło, i porzucenie wiary chrześcijańskiej. To jest coś, co mógł zrobić tylko zwykły wyznawca, faktycznie niewierzący, ale wyznający, taki, który był niewierzący, ale praktykujący, ten, który nigdy nie został zbawiony. Dla takiej osoby nie ma powrotu do zbawienia. Hebrajczyków 6 rozdział od 4 do 8 wersetu oraz 10 rozdział od 26 do 31 wersetu to są właśnie te dwa rodzaje odejścia zilustrowane w Ewangelii Mateusza, 26 rozdział w przypadku dwóch różnych apostołów pańskich, Piotra i Judasza. Piotr odstąpił i został przywrócony dzięki wierności Bożej, gdy odstąpił od grzechu. Tak czytamy w Łukasza 24:34, w Jana 21:15-19. Judasz z kolei odstąpił od wiary i skończył w piekle na wieki. Psalm 109, werset 7 oraz Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 25 werset. Osoba, która odstępuje, jest wezwana do powrotu do Pana. Tak mówi Jeremiasza, 3 rozdział, 12 werset. Osoba, która jest apostatą, nie jest wezwana do powrotu, ponieważ nie ma powrotu. Biblia Święta mówi: człowiek, który zboczy z drogi zrozumienia, pozostanie w zgromadzeniu umarłych, jak mówią przypowieści 21 rozdział 16 werset. Jest niemożliwe odnowić ich ku pokucie, jak mówi Hebrajczyków 6 rozdział 6 werset. Po odejściu apostoła Piotra nawrócił się Piotr do Pana. Z kolei Judasz odszedł, ale nigdy nie zwrócił się do Pana. Z jednym była faktyczna pokuta, jak mówi nam Łukasz 22:61-62, wynikająca z tego, że Piotr był faktycznie wierzący. U drugiego były tylko wyrzuty sumienia, jak mówi nam Mateusza 27 rozdział 3 werset. Czasami słychać, jak ktoś mówi o odstępczym chrześcijaninie, który odpadł. Nie chcemy zrobić z nikogo przestępcy za słowo, jak mówi Izajasza 29:21, ale odstępstwo w Piśmie Świętym odnosi się do tego, co jest właśnie związane z Hebrajczyków 6:6 i 2 Tesaloniczan 2:3.
nie do cofania się. Piotr pokazuje, że chociaż chrześcijanin nie może być odstępcą, to jest możliwe, że zostanie porwany z nurtem apostazji i porzuci pewne doktryny i praktyki. Dlatego umiłowani, znając te rzeczy przedtem, uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni błędem bezbożnych. Tak jest napisane w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale, 17 wersecie. Nie godziwi w tym wersecie odnoszą się do odstępców właśnie opisanych w wcześniejszej części listu Piotra. Piotr apostoł ostrzega świętych, że jeśli nie uważają, mogliby zostać porwani przez prąd błędu odstępców. To nie uczyniłoby z nich odstępców, ale staliby się odstępcami. Piotr wiedział, o czym mówi, kiedy to mówił. Mówił z doświadczenia. Wszedł w złe towarzystwo i został poprowadzony wraz z ich złymi drogami. Następnie, kiedy kwestionowano jego związek z Panem Jezusem, zaparł się go. Chrześcijanin nigdy nie może odpaść, ale może upaść z niezłomnego oddania się Panu. Jak mówi drugi list Piotra, trzeci rozdział, 17 werset. A także może odpaść z zasad łaski, nie tracąc zbawienia, jak mówi Galacjan 5:4. Chrześcijanin ma dwa ogniwa połączenia z Bogiem. Jednym z nich jest jego związek. Nie ma nic, co mogłoby być silniejsze. Żaden człowiek, ani diabeł, ani grzech nie może zerwać tego związku, ponieważ jest w nim wiecznie bezpieczny. Jeśli znamy Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela, zajmujemy przed Nim i przed Bogiem pozycję w Chrystusie, nie można nigdy potępić tych, którzy są w tym miejscu, to znaczy w Chrystusie, jak mówi Rzymian 8 rozdział 1 werset. Bycie w Chrystusie to jest właśnie miejsce akceptacji, w którym sam Chrystus jest przed Bogiem. Mówiąc najprościej, być w Chrystusie to być na miejscu Chrystusa przed Bogiem. Cała łaska Boża, która spoczywa na Chrystusie, tak jak On teraz jest na wysokościach chwale, spoczywa na wierzącym. Innym ogniwem łączącym chrześcijanina z Bogiem jest więź komunii, społeczności. Nie ma nic bardziej kruchego niż komunia z Panem. Może być złamana przez najmniejszy grzech. A potem, jeśli nie zostanie to osądzone i wyznane Panu, rozpoczyna się kurs ku odstępstwu. Nawet jeśli na początku jest to bardzo małe odstępstwo. Rozważając temat raz zbawiony, na zawsze zbawiony, ważne jest, aby zrozumieć różnicę między tymi dwiema rzeczami, ponieważ niektóre ostrzeżenia w Nowym Testamencie są skierowane do tych, będących zwykłymi wyznawcami, ale wyznawcami niewierzącymi, ale praktykującymi, którzy byli w niebezpieczeństwie apostazji. Jeśli pomylimy te ostrzeżenia z napomnieniami dla wierzących, zbawionych wierzących, popadniemy w złą doktrynę. Niektórzy mogą zapytać, skąd wiesz, że prawdziwi chrześcijanie nie mogą odstąpić? Ponieważ Pismo Święte zezwala na przywrócenie prawdziwych wierzących, jeśli upadną, ale równocześnie Pismo Święte nie uczy, że odstępca może zostać przywrócony. Kiedy odstępcy odchodzą od Boga, niemożliwym jest ponowne odnowienie jest ich ku pokucie, jak mówi Hebrajczyków 6:6. Czwarta kwestia to pojęcia z góry przyjęte. Czwartym powodem błędnych interpretacji zagadnień biblijnych są z góry przyjęte błędne idee, czyli przesądy, zabobony, utrudniające zrozumienie. Trzy wielkie rzeczy przyczyniły się do zrujnowania świadectwa Kościoła. Wszystkie zaczynają się w podobny sposób. Ignorancja, obojętność i nieposłuszeństwo. Wiemy, że największą z nich jest ignorancja. Ten sam problem był w Izraelu. Mój lud ginie z braku wiedzy, z braku poznania, jak mówi Ozeasza 4:6 oraz przypowieści Salomona 19:2. Niektóre z błędnych koncepcji
doktryny, jakie ludzie mają, są wytworem środowiska, w którym żyją, a nie Słowa Bożego. Dzisiejszy świat chrześcijański niestety jest pełen konwencjonalnych teologii chrześcijańskich. I to jest właśnie problem, że konwencjonalna teologia chrześcijańska nie jest zbyt dokładna pod względem biblijnym w niektórych terminach doktrynalnych. Jeśli ktoś przyswoił sobie niektóre z błędnych idei, które zostały zaakceptowane jako prawda, a następnie próbuje zrozumieć pewne stwierdzenia Pisma Świętego dotyczące bezpieczeństwa wierzącego, może dobrze zrozumieć, dlaczego może być zdezorientowany. Biorąc pod uwagę wszystkie różne nauki współczesnego chrześcijaństwa ewangelicznego, nie możemy nikogo winić za uczciwe pomieszanie. Niektórzy będą musieli oduczyć i zapomnieć, oduczyć się pewnych rzeczy. W miarę postępów studiowania Słowa Bożego, mam nadzieję, że rozwikłasz niektóre z tych fałszywych pojęć, a tym samym wyjaśnisz sobie na podstawie Słowa Bożego zamieszanie na ten temat w każdym z fragmentów Słowa Bożego, którym chciałbym się zająć. Widać, że jedna lub więcej z tych czterech rzeczy leży u podstaw nieporozumienia. Niektóre wersety Pisma Świętego wydają się mówić, że dana osoba może stracić swoje zbawienie, jeśli w złośliwy sposób będą naruszane te cztery zasady. Pierwszym takim miejscem jest Mateusza 7:21-23. Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. Wielu mi powie w owym dniu: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie dokonywaliśmy wielu cudów? A wtedy wyznam im, że nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Ten fragment czytając w sposób nienależyty, tak od niechcenia mógłbyś pomyśleć, że odnosi się to do kogoś, kto nie tylko jest zbawiony, ale także służy Panu, a jednak ostatecznie traci swoje zbawienie. Jest to oczywiście błąd, jest to nieporozumienie. I to nieporozumienie jest przykładem nieuważnego odczytania fragmentu w jego kontekście. Uważna lektura pokazuje, że ta osoba nigdy nie została zbawiona. Złożyła tylko wyznanie, mówiąc: Panie, Panie, ale nie miała ta osoba żadnej wewnętrznej rzeczywistości. Kontekst dotyczy fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, jak mówi Ewangelia Mateusza, 7 rozdział od 7 do 20 wersetu. To tylko były zewnętrzne pozory te ich twierdzenia. Pan Jezus Chrystus ostrzegał swoich słuchaczy, że wśród nich mogą być tacy, którzy nimi są. Pan Jezus powiedział do tych osób: Nigdy was nie znałem. W ich historii nigdy nie było takiego czasu, kiedy mieli relację z Panem. Nigdy nie byli zbawieni. Pan nie powiedział: kiedyś cię znałem, ale teraz, kiedy zgrzeszyłeś i się odwróciłeś, już cię nie znam. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć i porównać na przykład z miejscami takimi jak Jana 10:27, gdzie Pan Jezus Chrystus mówi o prawdziwie wierzących, znam ich. Ci ludzie nigdy nie zostali zbawieni, ponieważ nie wypełnili woli Ojca, którą według Jana 6:40 jest wiara w Pana Jezusa. To jest wolą tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. Ci ludzie z 7 rozdziału Mateusza to byli niewierzący, ale praktykujący. Teraz możesz się zastanawiać, jak ci ludzie dokonali wielu cudownych dzieł albo prorokowali w imię Pana, skoro nie byli zbawieni. Jednak jest mnóstwo ludzi, którzy zajmowali stanowiska w tak zwanych służbach, którzy głosili Słowo Boże z ambony, a mimo to nie zostali zbawieni. Przykładem jest John Wesley, innym byłby Judasz Iskariota. Mateusza 10 rozdział od 1 do 7 wersetu. John Wesley został zbawiony później, ale Judasz nigdy nie został zbawiony. Możliwe jest również, aby osoba, która nie jest zbawiona, wypędzała diabły, demony.
Dzieje apostolskie 19:13 dostarczają nam przykładu. I znowu Judasz jest kolejnym przykładem Mateusza 10:1. Pan Jezus Chrystus uroczyście ocenił ich uczynki, że były to tylko uczynki nieprawości. Ten fragment z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, jest podany, aby pokazać nam, jak daleko może zajść puste wyznanie. Nawet do tego stopnia, że osoba udająca sługę Pana będzie się powoływać na Pana. Mamy przecież w 1 Koryntian 13 powiedziane, że są ludzie gotowi na co, żeby oddać swoje ciało na spalenie, ale nie żeby mieć miłość, albo żeby inne rzeczy wspaniałe robić, ale nie żeby mieć miłość. Tam też jest dokładnie o tej osobie, która jest tylko pustym wyznawcą, ale nie uwierzyła w Pana Jezusa, więc Duch Święty nie wylał w jej sercu miłości, a więc jest niezbawiona. Jest to prawdziwe ostrzeżenie dla każdego, kto porusza się w sprawach Bożych, nie mając żadnej wewnętrznej rzeczywistości, bo sam osobiście nie uwierzył Jezusowi. Ten fragment w Ewangelii Mateusza 7 jest podany, aby nam pokazać, jak daleko może zajść puste wyznanie, nawet do tego stopnia, że osoba udająca sługę Pana będzie się powoływać na to, że Pan Jezus ma ją osobiście zbawić. Jest to prawdziwe ostrzeżenie dla każdego, kto porusza się w sprawach Bożych, nie mając żadnej wewnętrznej rzeczywistości. Jest to ostrzeżenie dla każdego niewierzącego, ale praktykującego.